Nowe linie lotnicze będą latały z radomskiego lotniska. Ulica Folwarczna zostanie wyremontowana. 4 czerwca odbyła się uroczysta sesja papieska. Dzień dobry, Milena Majewska, zapraszam na informacje. Linie Air Montenegro będą latały z radomskiego lotniska. Od początku roku port lotniczy Warszawa-Radom obsłużył ponad 31 tysięcy pasażerów. Od początku roku port lotniczy Warszawa-Radom obsłużył 31 207 osób, z czego w maju 5802. Z lotniska realizowane były loty do Rzymu i Larnaki. Można się jednak spodziewać, że w sezonie wakacyjnym te liczby wzrosną. 25 maja zaczęły latać czartery do tureckiej Antalii, a 23 czerwca odbędą się pierwsze loty linii Air Montenegro do Podgoricy. Loty będą odbywały się raz w tygodniu w niedzielę aż do końca września. W wakacje w ofercie z radomskiego lotniska będą loty do Antalii, Tirany, Larnaki, Rzymu i Prevezy. Ulica Folwarczna wkrótce zmieni swój wygląd. Za nieco ponad miesiąc ma tam powstać nowa nawierzchnia drogi. Jej remontu od wielu miesięcy domagali się mieszkańcy, a przede wszystkim kierowcy. Prezydent Radosław Witkowski zapowiada, że to dopiero początek drogowych inwestycji w tym roku. Miasto ma podpisać umowę z wykonawcą w najbliższych dniach. Zgodnie z jej zapisami wszelkie prace mają zostać wykonane do 21 lipca bieżącego roku. Powstanie tam nowa nawierzchnia. To rozwiąże ten problem tych potężnych dziur, które się tam pojawiły. Włodarz naszego miasta poinformował kilka dni temu w porannej rozmowie Radia Rekord i Telewizji Dami, że jeszcze w tym roku rozpocznie realizację radomskiego programu drogowego 2.0. Mówiłem o tym w kampanii, że potrzebujemy minimalnie 15 milionów złotych rocznie inwestować w poprawę infrastruktury drogowej. W tym roku nie będzie to 15 milionów złotych, ale w okolicach 7 milionów złotych na pewno zainwestujemy w radomski program drogowy i myślę, że około 10-15 ulic nieutwardzonych powinno zostać utwardzonych, natomiast ulic gruntowych powinno zostać utwardzonych. Witkowski poinformował, że jeśli chodzi o duże inwestycje drogowe, w planach jest remont m.in. ulicy Sandomierskiej i Dalińskiej oraz Królowej Jadwigi. Za nami uroczysta sesja Rady Miejskiej w Radomiu. Jak co roku została zorganizowana na pamiątkę wizyty papieża Jana Pawła II w naszym mieście. Uroczysta sesja seminaryjna Rady Miejskiej w Radomiu odbyła się we wtorkowe popołudnie w ratuszu. Podczas jej trwania ksiądz Damian Fołtyn wygłosił referat pod tytułem Wychowanie do wartości według nauczania świętego Jana Pawła II. Potem radni wraz z zaproszonymi gośćmi złożyli kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II usytuowanym przed radomską katedrą. Zwieńczeniem uroczystości była msza święta, którą celebrował biskup Marek Solarczyk, ordynariusz diecezji radomskiej. Papież Jan Paweł II odwiedził nasze miasto 4 czerwca 1991 roku. Odprawił mszę na płycie lotniska na Sadkowie, w której uczestniczyło prawie 500 000 wiernych. Po jej zakończeniu Ojciec Święty modlił się pod pomnikiem protestu robotniczego Czerwiec 76. Poświęcił także budynek Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. Pokazy sprzętu ratowniczego, trening psa patrolowo-tropiącego, podstawy pierwszej pomocy, konkurs wiedzy o bezpieczeństwie i wiele innych atrakcji. W Iłży odbyło się spotkanie inauguracyjne akcji Bezpieczne wakacje w powiecie radomskim. Celem akcji jest poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w trakcie zbliżających się wakacji. Służby przez gry i zabawy edukacyjne przygotowywały najmłodszych do wyczekiwanego momentu, jakim są wakacje. Rozmawiamy z dzieciaczkami na temat bezpieczeństwa, tego, żeby były bezpieczne nad wodą, jak i poza wodą, działania profilaktyczne, wszelkie rozmowy z nieznajomymi, żeby nie podejmowali takich rozmów, wszelka profilaktyka właśnie nad wodą, tutaj mam na myśli kamizelki ratunkowe, nad wodę nie chodzimy nigdy sami, zawsze pod opieką osoby dorosłej i ogólne działania profilaktyczne. Wspólne działania profilaktyczne służb, m.in. Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i Komendy Miejskiej Policji w Radomiu oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu odbyły się na przystani Aktywna Strona Iłży. Z racji zbliżających się wakacji, coraz lepszej pogody, coraz więcej ludzi na co dzień spotyka się nad wodą.
nad różnymi zbiornikami. I naszym zadaniem dzisiaj jest przedstawić po prostu osobom, w jaki sposób mają się zachować nad tą wodą, żeby było bezpiecznie. Jedna z najważniejszych rzeczy po prostu dla osób dorosłych to jest nie picie alkoholu, nie różnych używek, nie wchodzenie później po nich do wody. Dla dzieci to jest oczywiście słuchanie się poleceń ratownika, zwracanie uwagi na czerwone flagi i przede wszystkim o odpowiedzialność nad wodą, ponieważ niestety z roku na rok tych zdarzeń przybywa i jesteśmy też na co dzień tego uczestnikami i świadkami. Dzieci poza prelekcjami dotyczącymi bezpieczeństwa miały możliwość obejrzenia służbowych pojazdów, w tym łodzi strażackiej, czy przymierzenia elementów umundurowania. Wydarzeniu towarzyszyła radosna atmosfera, nie zabrakło również wspólnego grilla. Kolejna taka akcja już w czwartek, 6 czerwca nad Zalewem w Siczkach, początek o godzinie 10. 40 km będą mieli do pokonania rowerzyści podczas najbliższej wyprawy rowerowej Co za jazda. Tym razem meta będzie zlokalizowana w Starej Błotnicy. Przed nami kolejna wyprawa rowerowa. Już w niedzielę 9 czerwca pojedziemy do Starej Błotnicy. Spotykamy się o godzinie 9.30 na rynku przed Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu. Wyjazd zaplanowany jest na godzinę 10. Po drodze zrobimy postój przy stacji benzynowej w miejscowości Brud. Meta będzie przy tężni solankowej w Starej Błotnicy. A tam jak zawsze grill, konkursy i mobilne studio Radia Rekord. Trasa 40 km, duża część po asfalcie, ale przejeżdżamy w okolicach rzeki Radomki. Tam się przeprawiamy przez rzekę, tam dojeżdżamy sobie polnymi ścieżkami i szutrowymi, także nie zachęcam do udziału na czysto szosowym rowerze na wąskich bardzo oponach. Troszeczkę sprzęt, który wytrzyma odrobinę terenu, jest bardziej zalecany. Nie jest to bardzo trudne, tam da się przejechać przez rzekę, jeżeli stan wody jest niski, jeżeli będzie wysoki, a ostatnio trochę popadało, więc może tak być, to przejedziemy sobie przez kładeczkę, która jest parę metrów dalej. Trasa bardzo przyjemna, płaska, bez żadnych ekscesów, łatwiejsza na pewno niż była miesiąc temu. W czasie przejazdu przez miasto peleton pilotowany i zabezpieczany jest przez służby. Aby zapewnić możliwość asekuracji na skrzyżowaniach, przez całe miasto jedziemy wyłącznie prawym pasem w zwartej grupie. Poza granicami miasta kończy się zorganizowany przejazd. Każdy może poruszać się własnym tempem. Pamiętajmy jednak o zachowaniu wszystkich zasad bezpiecznej jazdy. Poruszamy się prawą stroną z zachowaniem przepisów ruchu drogowego. Jak zwykle, trasa od granic miasta jest oznakowana. Na wyprawę rowerową można się zapisać poprzez Decathlon Go. Cała instrukcja, jak to zrobić, dostępna jest na portalu cozadzień.pl. Na dziś to już wszystko. Dziękuję za uwagę, zapraszam na sport i prognozę pogody. Do zobaczenia!